sobie w moim życiu. Prosta prawda o tobie jest taka, że jeżeli nie znasz Jezusa, idziesz do piekła. Jeżeli chcesz mi powiedzieć, że piekła nie ma, że szatana nie ma, dlaczego chorujesz? Jeżeli chcesz mi powiedzieć, że piekła nie ma, dlaczego musisz czpać i chlać, żeby być szczęśliwym? Jeżeli chcesz mi powiedzieć, że piekła nie ma, dlaczego płaczesz, kiedy jesteś sam? Ponad 10 lat byłam katoliczką, a teraz nienawidzę religii. Nie mam nic wspólnego z żadną religią, ale kocham Jezusa, bo poznałam Go i On zmienił moje życie. Ja poznałam Jezusa, bo brat w wierze powiedział mi, że Go nie znam. A ja jako zagorzała katoliczka, która chodziła na pielgrzymki, która odmawiała zdrowaśki, pomyślałam sobie, jak to ja Go nie znam. I okazało się, że to była prawda. Mój Bóg, mój tata odpowiedział mi, że to jest prawda, że ja nie znam Jezusa. I w tym momencie to był krzyż za moim mogłam przeprosić Go za to, że grzeszyłam. Duch Święty mógł przekonać mnie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I Ciebie też może do tego przekonać. Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego odpisło mnie do tego stopnia, że jestem na odstoku i truję ludziom w dupę o Jezusie, to chcę Ci powiedzieć, że Boża miłość realnie zmieniła moje życie. I Ty też możesz tak mieć. To jest dla Ciebie dzisiaj osiągalne. Ja poznałam Jezusa jako mojego Zbawiciela. Ja poznałam Boga jako mojego Tatę. Ja wiem, że jestem bezpieczna. Ja wiem, że mi się nic nie stanie. I wiem też, że na dzień dzisiejszy wielu z Was idzie do piekła. Odpowiedzcie sobie na pytanie, gdzie idziecie po śmierci. Wioska motocyklowa po śmierci nie będzie Ci potrzebna. Odpowiedzcie sobie na pytanie, gdzie idziecie po śmierci. Na ziemi możecie robić wszystko, ale po co wam to życie, jeżeli skończycie w piekle? Możesz mi mówić, że Boga nie ma i piekła nie ma. Ja doświadczam Boga każdego dnia. Ja doświadczam Boga w moim życiu. Ja jestem bardziej pewna tego, że Bóg jest, niż tego, że oddycham powietrzem. Ja jestem bardziej pewna tego, że żyję dzięki Jezusowi, niż tego, że urodziła mnie moja matka. Ja jestem pewna tego, że Jezus mnie zbawił. I Ty też możesz tak mieć. Jeżeli chcesz, możesz porzucić szajs tego świata. Jeżeli chcesz, ja nie proponuję Ci religii. Ja w ogóle nienawidzę religii. Jeżeli chcesz, możesz przyjąć dzisiaj Jezusa do Twojego życia. A On da Ci takie szczęście, o którym nawet nigdy nie pomyślałeś. Większość z Was przyjechała tutaj, bo tutaj czujecie się wolni. Ale to jest jedna wielka ściema. Nie macie pojęcia, czym jest wolność. Dopóki nie spotkałam Jezusa, nie mogłam wypowiadać się o wolności, bo nie wiedziałam, czym jest wolność. Dopóki nie spotkałam Jezusa, myślałam, że imprezy są fajne. Zaczęłam próbować narkotyków, ale rzuciłam to wszystko, kiedy spotkałam Jezusa. Kiedy poznałam mojego Pana i Zbawiciela. Poznałam Jezusa i to zmieniło moje życie. I wy też możecie Go poznać. To wszystko, co jest tutaj, ten syf wokół was, nie jest wam potrzebny. Możecie mieć realne szczęście i wolność, o jakiej dzisiaj nic nie wiecie. Możecie mieć wolność, o której nie śnicie. Możecie mieć wolność, o której boicie się marzyć. Możecie być wolni od swoich lęków. Możecie być szczęśliwi nie tylko wśród ludzi, ale samemu w domu też możesz być szczęśliwy. Możesz czuć się wolny nie tylko na odstoku. Ja czuję się wolna 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, chyba że przestępny to 66. Bo ja poznałam Jezusa. Ja znam poziom wolności, o jakim wy nic nie wiecie. Tak, ja znam poziom szczęścia i miłości, o jakim wy nic nie wiecie. Ja mogę wam to dać. Ja wierzę, że Jezus na krzyżu poniósł nasze choroby. Jeżeli chcecie, jeżeli jesteś chory, możesz podejść teraz do mnie i ja cię uzdrowię. Nie musisz wierzyć mi na słowo. Wypróbuj mnie. Jeżeli masz jakąś chorobę, przyjdź uzdrowić.
uzdrowię cię. To nie jest żaden problem. Jezus poniósł na krzyżu wszystkie choroby. Są na ziemi dużo trudniejsze rzeczy niż uzdrawianie, uwierzcie mi. Ja wiem, że Jezus moje życie zmienił. Budda nie zmienił mojego życia. Maryja nie zmieniła mojego życia. Żaden inny Bóg nie zmienił mojego życia. To Jezus Chrystus zmienił moje życie. I wy też możecie tak mieć. Dla was to też jest osiągalne. Wykradzione. Ja ustanawiam tutaj boskie cele, plany, dążenia. Ja nie mam zgody na ten diabelski syf, który tutaj panuje. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam panowanie Chrystusa na tym miejscu. Ja wierzę, że to się dokona. Ja wierzę, że będziemy tutaj wskrzeszać ludzi. Ja wierzę, że będziemy was uzdrawiać. Ja wierzę, że w ciężkiej chwili przyjdziecie do nas i oddacie życie Jezusowi. W imieniu Jezusa. Amen.